bardzo Wam dziękuję. Do tego są w stanie organizować tak fantastyczne zawody jak te dzisiaj. To jest ogromna organizacyjna, ciężka praca od wielu tygodni, wielu miesięcy, która dzisiaj znajduje swój finał. Do rundy Wiktor Polski 4, Wodny Padał 4, uważam za otwartą i życzę wszystkiego dobrego. W ciągu ostatnich 8 lat po raz szósty gościmy najlepszych zawodników na skuterach wodnych. Mistrzostwa Polski skuterów wodnych, dokładnie druga runda w tym roku w Płocku. No, przede wszystkim jedna z największych imprez, myślę, że po piłce nożnej, piłce ręcznej, trzecia największa impreza sportowa w Polsce, w Płocku, przepraszam, w tym roku. No to co istotne, oczywiście poza tymi doznaniami i emocjami sportowymi, które będą nam towarzyszyć z naszej perspektywy jako polskiego WOPR-u, no rzecz najważniejsza, propagowanie zasad bezpieczeństwa na wodzie. Tutaj wszystkim, którzy tego dnia zechcą z nami się bawić i kibicować zawodnikom, uczulamy na stroje, które mają zawodnicy, czyli każdy ma kask, każdy ma kamizelkę i chcielibyśmy, żeby każdy, kto wchodzi na taką jednostkę jak skuter, właśnie był tak ubrany, czyli każdy ma kamizelkę, każdy ma kask, a nawet jeżeli pływamy na rowerku wodnym, kajaku czy innej łodzi wiosłowej, również co najmniej kamizelka powinna być. Także rzeczywiście poza propagowaniem tych zasad związanych ze sportem, bardzo dużo mówimy o zasadach związanych z bezpieczeństwem i tak naprawdę to nam głównie przyświeca przy organizowaniu tego typu imprez. A ilu zawodników przyjechało do Płocka? No w tym roku mamy około 40 zawodników, z tego 5 jest z Litwy, więc mamy tutaj imprezę o charakterze międzynarodowym, a zwracam uwagę, żeby jakby no, uświadomić tutaj wszystkim rangę, że również jest to impreza, która daje kwalifikacje do zawodów międzynarodowych, więc bardzo poważne zawody, wyłaniamy mistrza Polski, ale również kwalifikacja do zawodów rangi międzynarodowej, a dokładnie światowej, więc bardzo poważne zawody. Co przy takich zawodach oceniają sędziowie? Czy liczy się tylko prędkość, czy również technika jazdy, pływania? No, liczy się sposób płynięcia, to znaczy no, na przykład może zostać trasa ominięta, powiedzmy popłynięta w sposób niewłaściwy, może być na przykład sytuacja zagrażająca innym zawodnikom, to się wiąże z karami, to się wiąże z punktami ujemnymi. Także my tutaj oceniamy poza no, tą rzeczą najważniejszą, czyli po prostu przepłynięcie w jak najkrótszym czasie, co jest oczywiste, czyli wygraniu po prostu zawodów, jeśli chodzi o taki ten bezpośredni ocenę, czyli czas, oceniamy również sposób przepłynięcia tego toru, tak? Czyli tak jak powiedziałem, czy ktoś popłynął zgodnie z zasadami, czy nie zapływał innym zawodnikom toru, no, czy nie spowodował na przykład wypadku, kolizji. No, te wszystkie sytuacje są oceniane, one są również, jeśli się zachował ktoś niewłaściwie, są one karane. A więc, tak jak powiedziałem, rzeczy tutaj są nie tylko ten podstawowy, czyli czas, ale również inne elementy właśnie my jako zawodnicy musimy wychwytywać. To czy ktoś powiedzmy w boje na przykład nie uderzy, to wszystko się kończy no, karami i również punktami ujemnymi, które mają wpływ. Także może być czasami taka sytuacja, że ktoś przekroczy mety pierwszy, ale nie będzie klasyfikowany jako pierwszy wygrywający ten dany wyścig. Także rzeczywiście masę innych elementów oceniamy, prócz tylko samego czasu. Jest to bardzo poważna impreza, organizuje ją WOPR w Płocku, natomiast kto Was wspiera w organizacji tej imprezy? No, wsparcie mamy oczywiście, jeśli chodzi o generalnie o płocki WOPR, to jest Orlen jako nasz sponsor, to jest oczywiście Urząd Miasta Płocka, to jest starosta płocki, to jest marszałek, to jest również Polski Związek Motorowodny i Żeglarstwa Wodnego, to jest cała rzesza również naszych pomniejszych firm z nami współpracujących. Także tutaj chcę podkreślić, że przy organizacji tego jest około 30 firm zaangażowanych i generalnie podmiotów. Także to jest, jeśli chodzi o zaplecze, ono jest naprawdę dużo jeszcze bardziej poważne niż to, co tylko widzimy, jeśli chodzi o samą wodę. Przygotowania do takich zawodów to jest około 3 miesięcy, a tak naprawdę pewne zgody musimy występować już pod koniec roku poprzedniego, czyli to jest mniej więcej pół roku łącznie przygotowań, tak jak powiedziałem, około 30 firm i instytucji, które nas wspierają przy organizacji mistrzostw skuterów wodnych. Zaczyna się sezon wakacyjny, to dla Was jest okres intensywnej pracy. Na prośbę czytelników pytam, kiedy otwarcie patelni? No, patelnia w ogóle w tym roku nabiera niesamowitych rumieńców, bo zwracam uwagę, że w tym roku po raz pierwszy w ogóle w historii otrzymała tutaj po dwuletnich staraniach, oczywiście to się wiązało z inwestycjami pewnymi, które tam zostały poczynione, otrzymała tytuł Błękitnej Flagi, czyli no, oznaczenia międzynarodowego. Zwracam uwagę, że w całej Polsce na kilka tysięcy kąpieli jest tylko 31 w ogóle i 5 na śródlądziu. I jednym z tych 5 jest właśnie nasza płocka Grabina, to jest tylko jedyna na Mazowszu.
No więc rzeczywiście coś wyjątkowego, jeżeli chodzi, ale pamiętajmy, że to się wiąże przede wszystkim z podniesieniem pewnych standardów na właśnie w grabinie. Pewne elementy się pojawią, które do tej pory nie były. Będzie na przykład ścieżka edukacyjna dotycząca zachowania się w lesie, zachowania się nad jeziorem na przykład w sposób bardzo taki nowoczesny. To będą takie tablice bardzo, bardzo interaktywne, bardzo takie interesujące dla wchodzących. To będą na przykład przebieralnie, które do tej pory nie były. W kolejnym roku już mogę powiedzieć, że będzie oznaczenie na przykład dla osób niewidomych, które jest bardzo rzadko, jeśli chodzi o tego typu miejsca, a więc to miejsce nabiera coraz większych rumieńców, przede wszystkim dla wszystkich nas odwiedzających. Tutaj też czynimy starania, jeśli chodzi o podniesienie jakości wody. Oczywiście no my jako Płocki WOP samej jakości nie podniesiemy, ale już rozmawiamy właśnie na temat i z gminą, i na przykład z marszałkiem województwa mazowieckiego, na temat możliwości skanalizowania wszystkich ośrodków dookólnych, a to się przyczyni w dłuższej perspektywie do podniesienia jakości wody. Także coś niesamowitego, jeżeli chodzi rzeczywiście tutaj o tę naszą grabinę. No i taki pewien jeszcze smaczek, można powiedzieć, już za chwilkę, dosłownie za kilka dni wyrośnie tam oryginalny domek ratowników kalifornijskich, a więc myślę, że z punktu widzenia selfie w ogóle, pewnie zdjęć w internecie, na Facebooku, rzeczywiście rzecz niezwykła. Oryginalne o tyle, że w Polsce są domki, ale one są podobne. Natomiast ten jest rzeczywiście robiony na oryginalnych planach amerykańskich i dokładnie identyczny, jakie są, można spotkać w Los Angeles, czy w ogóle w Kalifornii, a więc Słoneczny Patrol, można powiedzieć, zagościł w grabinie. No i rzecz myślę, że taka w ogóle bez precedensu, że połączenie właśnie tego domku z pękniętą flagą, absolutnie myślę, że jedyne miejsce w Polsce. No i myślę, że tutaj nikogo nie trzeba zachęcać, żeby po prostu się w grabinie pojawić. Czyli kiedy otwarcie, bo sprytnie uniknął Pan odpowiedzi na to pytanie. Już mówię, otwarcie jest, zapraszamy dziennikarzy na 21, czyli to jest piątek, 21 czerwca, natomiast podwoje dla wszystkich turystów o 22 czerwiec, najbliższa sobota, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.